Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska. Im jestem starsza, tym zauważyłam, że mniej przywiązuje się do numerów, do tego, ile mam lat i tak dalej. Nie jestem w stanie od razu odpowiedzieć na pytanie właśnie, ile mam lat. I przez pierwszy rok robienia Słuchowiska miałam zawsze w głowie kolejny numer odcinka. Wiedziałam, na jakim etapie jestem. Teraz absolutnie nie mam takiego poczucia. Pewnie to wynika z tego, że tych odcinków jest mniej. I dzisiaj trochę opowiem o tym, co u mnie. Bo tak ostatnio się skupiałam na innych ludziach, na moich gościach, na jakichś projektach. Bardziej też wjechało piąte. U mnie ostatnio dzieje się bardzo dużo, aż za dużo czasami mam wrażenie, bo naprawdę momentami się czuję przytłoczona. Jest to taka klęska urodzaju, bo w życiu bym nie pomyślała, że mogę mieć tyle różnych fajnych wyzwań, takich, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, co sama sobą reprezentuję, a nie na przykład wynikają z jakiegoś takiego zobowiązania zawodowego, na przykład, nie wiem, w pracy. I szczerze powiedziawszy, nigdy nie przypuszczałam, że takie coś się wydarzy, bo żyłam zawsze w jakimś takim przekonaniu, że z jednej strony stać mnie na dużo, że może nie jestem takim, powiedzmy, przeciętnym użytkownikiem internetu, który po prostu czasami coś wrzuci i odbiera więcej treści, tylko zawsze gdzieś tam we mnie była ta potrzeba dzielenia się rzeczami z innymi. Więc miałam zawsze jakieś takie poczucie, że pewnie dam z siebie trochę więcej niż większość osób, które znam. Ale właściwie to się potwierdziło w momencie, kiedy założyłam bloga i kiedy ten blog dostał dwie nagrody. I to było dla mnie taki, no przede wszystkim był to punkt zwrotny, z drugiej strony był to dla mnie taki moment, w którym dostałam od świata taki sygnał, że to, co robisz, jest wartościowe. Co mi było bardzo potrzebne, bo nie skończyłam studiów, miałam wiele takich właśnie porażek związanych czy z edukacją, czy nie wiem, na polu zawodowym też nie było jakoś wyśmienicie. I żyłam w jakimś takim przekonaniu, że zmarnowałam to, co mam, potencjał, talent i tak dalej. Zresztą z potencjałem trochę było tak, że kiedy spotykałam się z moim pierwszym chłopakiem, takim chłopakiem naprawdę, z którym byłam kilka lat i to w takich, moim zdaniem, najważniejszych lat w takiej młodości, bo to była końcówka pierwszej klasy liceum i byłam z nim właściwie do pierwszego roku studiów i on mi kiedyś powiedział, jakaś była taka zakrapiana impreza, ja chyba tam nie piłam, ale on był taki trochę dziabnięty, że tak powiem, i wracaliśmy do domu z tej imprezy, on był starszy ode mnie, też był taki mega zdolny, bo to był taki, trudno mi się mówi o czyimś życiu generalnie, jeśli ktoś, w ogóle już nie mam z nim kontaktu, ale był bardzo zdolny. Czy jest pewnie bardzo zdolny dalej. I śpiewał w szkole muzycznej, był wokalistą operowym. Co w Zabrzu generalnie nie jest jakimś super popularnym zajęciem i był bardzo zdolny. Bo do tej szkoły się dostał, tak szybko powiem, jak od razu na drugi stopień szkoły muzycznej. Bez pierwszego stopnia i po prostu był takim samorodnym talentem, takim naprawdę mega talentem. I jak się zaczęłam z nim spotykać, to z racji tego, że ja byłam wtedy taka bardzo kochliwa i generalnie jak się zakochiwałam, to już tak, że po prostu byłam w stanie serce oddać, w ogóle wszystko, nerkę, mózg, oczy, wszystko bym oddała za tę osobę, z którą byłam. A że on mnie jakoś tak bardzo inspirował i też był dla mnie dobry, no to po prostu to wszystko tak eksplodowało 3000 razy bardziej. I ja byłam na takim etapie, wiecie, pierwsza klasa liceum,
problemy z matematyką. On zresztą mi bardzo w tej matematyce pomógł, bo korepetycje mnie nudziły, a jak on uczył mnie matematyki, to też miałam taką ambicję, żeby się tej matematyki nauczyć i naprawdę nauczył mnie tak. I pamiętam, że miałam zawsze takie poczucie, że okej, poznałam człowieka bardzo wyjątkowego i moje życie będzie wyglądało tak, że ja będę wspierać jego talenty, jego karierę, jego... będę mu po prostu stwarzała warunki. I tak to trochę wyglądało, to znaczy na przykład, nie wiem, on miał jakiś koncert, to ja brałam jego strój, jechałam gdzieś tam, tata mi pożyczał samochód, ja gdzieś tam jechałam, go zawoziłam, dbałam o to, żeby on dobrze wyglądał, czy z tego co pamiętam, bo to już było strasznie dawno temu. Ale nawet pamiętam, że miałam kiedyś, ktoś mi zadał jakieś takie pytanie, kim ja bym chciała być w przyszłości, czy jaki mam plan na życie. I ja wtedy powiedziałam, że będę jego impresario. O ile tak się to mówi. I kiedyś wracaliśmy właśnie z tej zakrapianej imprezy i on był taki trochę rozluźniony. I powiedział mi, że on się trochę mnie boi, bo mam w sobie taki potencjał, który jeśli albo kiedy ja go uwolnię, to on się po prostu boi tego, co się stanie. Ja z tym wtedy nic nie zrobiłam. Zapamiętałam to zdanie, jak nawet pamiętam, w którym miejscu chodnika na ulicy De Gaulle'a w Zabrzu on mi to powiedział. I jakoś gdzieś to zdanie ze mną zostało. I jak odnosiłam różne... Znaczy nie wiem, czy można odnieść porażkę. Jak doświadczałam różnych porażek, to właśnie zawsze sobie przypominałam to zdanie i mówiłam, no nie miałeś racji, no. Bo wcale nie jestem jakaś super zdolna i zaczynałam się zastanawiać, co jest ze mną nie tak, że ja nie potrafię tego czegoś z siebie wydobyć, tego uruchomić w sobie, żeby faktycznie poszła jakaś lawina. Jak wygrałam tego bloga roku, ja często o tym mówię i to nie jest dlatego, że ja się tym chcę pochwalić, tylko... że to był dla mnie taki moment w życiu, po ile miałam lat? 29 chyba, jak zdobyłam tego bloga. Tak, 29 lat, jak zdobyłam bloga roku, a on mi to powiedział, jak ja miałam jakieś 17-18 lat. Więc ponad dekada minęła i dopiero po tej dekadzie takiego przeświadczenia, że ja po prostu jestem tak byle jakim człowiekiem, nic sobą nie reprezentującym, leniuchem, któremu się nie chciało studiów skończyć, bo przecież naprawdę dużo mniej, nie wiem, zdolni ludzie ode mnie kończyli te studia, albo tacy bardziej, nie wiem, cwaniakowaci, którzy po prostu jechali na ściągach, wiecie. I nawet oni mają ten papier, a ja nie, że nie potrafiłam niczego dociągnąć do końca. A to był też taki moment w moim życiu, w którym ja wróciłam z Krakowa do domu rodzinnego i to też uważałam za taki bardzo duży krok wstecz. I kiedy wygrałam tego bloga roku, to sobie pomyślałam, kurczę, a może właśnie to jest ten moment, kiedy ja zaczynam ten potencjał uwalniać. I oczywiście ten 2015 rok, kiedy to się wydarzyło, był dla mnie takim rokiem bardzo przełomowym, bo raz, że jakby dostałam coś takiego dobrego i miałam jakieś potwierdzenie tego, że jestem coś warta, co było mi chyba bardzo potrzebne, a nie wiedziałam o tym. I w tym samym roku straciłam pracę i też nie bałam się wracać, a właśnie to się nie bałam nie wracać na etat, tylko zaczęły się tam pojawiać różne propozycje, zaczęły płynąć z tego jakieś tam pieniądze, no małe, ale takie, które mi pozwalały się utrzymać. I miałam po raz pierwszy w życiu taki krótki moment, w którym poczułam, że jestem w stanie zrobić coś sama od początku do końca, to jest tylko i wyłącznie moje. I to nie jest żaden przypadek, że tak się stało. No, miałam jakieś takie poczucie bardzo takiego dużego dowartościowania od świata. I myślałam, że już teraz będzie tylko lepiej. No i z jednej strony tak było, bo przez taki bardzo długi, pokrętny splot wydarzeń w październiku poznałam Krzyśka.
i przecież jesteśmy do dziś razem, już mija 5. rok, ale jeśli chodzi o te blogowe rzeczy, to to tak właściwie wybuchło i potem tak gasło. I obserwowałam ludzi, którzy są w tej blogosferze, którzy się kumplują razem, mają jakieś super projekty wspólne, biorą udział w różnych akcjach, jeżdżą na te wszystkie konferencje, tam się świetnie bawią. A to nie był mój świat, ja spróbowałam kilku konferencji, po prostu było to dla mnie bardzo, bardzo doświadczające przeżycie, ale było to też takie bardzo, nie powiem, żeby krępujące, ale nauczyło mnie to tego, że ja się bardzo energetycznie spalam na tego typu eventach. Do tego stopnia, że naprawdę nie miałam siły na przykład fizycznie, żeby w ogóle cokolwiek zrobić po na przykład jednym panelu, w którym brałam udział i potem dyskusjach po tym panelu. Nieważne. I ja myślałam, że po prostu teraz będzie tylko lepiej. I tak się nie działo. Ja się gdzieś tam znowu schowałam w tej takiej skorupce na zasadzie takiej, a może to był tylko jeden raz, kiedy ja tego bloga roku dostałam. I to jest teraz taka nagroda, po której po prostu przestanę pisać. I tak się trochę stało, bo przestałam pisać tego bloga, bo po prostu poznałam Krzyśka i zaczęłam żyć. Zaczęłam się akceptować, właściwie to nie zaczęłam, tylko przestałam się martwić o to, co będzie, czy ktoś mnie zaakceptuje, czy ktoś mnie pokocha, czy ja jestem w ogóle warta miłości. I zaczęłam po prostu zwyczajnie w świecie żyć, więc też tych tematów na krótki poradnik, jak ogarnąć życie, było dużo mniej nagle. Już nie musiałam sobie tłumaczyć tego, jak rzeczywistość wygląda i dlaczego bywa bardzo trudna, bo ona, jak poznałam Krzyśka, po prostu przestała być trudna. Mimo że nas dzieliło 300 kilometrów, ja pracowałam wtedy w Krakowie, mieszkałam w Zabrzu, a faceta miałam w Warszawie, więc to naprawdę to kursowanie to było tak uciążliwe. I to naprawdę było momentami trudne do ogarnięcia, ale przy właściwej osobie to po prostu było wszystko takie łatwe, easy peasy. On chciał, ja chciałam, wszystko się dało zrobić. I to też było dla mnie takie odkrycie w ogóle życia, że chociaż nie do końca, bo w 2012 roku mój taki, no nie powiem, że przyjaciel, bo mamy bardzo słaby kontakt, ale są takie osoby w waszym życiu, znaczy w naszym życiu, które pojawiają się kiedyś i zaczynają być dla was bardzo ważne, mimo że nie macie jakiegoś takiego super bliskiego kontaktu, to te osoby zawsze w waszym życiu są ważne i będą ważne. I właśnie Adam jest taką osobą, która właśnie tak się pojawiła, jest i była ważna. I ja go kiedyś zapytałam, kiedy on poznał swoją obecną żonę, ale to jeszcze wtedy nie było wiadomo, że to będzie jego żona. I ja się go zapytałam, Adam, skąd ty wiesz, że to jest to? I on wtedy powiedział, bo wszystko przestało być problemem, tylko jest wszystko łatwiej. Łatwiej jest zrobić, łatwiej się żyje. I to była taka myśl, która też ze mną została i potem tej myśli się trzymałam, kiedy zaczynaliśmy być z Krzysiem. I to był dla mnie taki kompas, że wszystko się staje łatwiejsze i chyba to jest to. I jak zaczęłam żyć i zaczęłam tak oddychać pełną piersią, to już nie byłam taka smutna jak na krótkim poradniku. Chociaż oczywiście ja jestem bardzo taką melancholijną osobą i nawet dzisiaj ten odcinek jest taki trochę, może nie na pograniczu płaczu, ale on jest tak bardziej w stronę wzruszenia niż w stronę radości. No i wtedy znowu miałam takie poczucie, że czy to po prostu był taki rozbłysk na niebie, ta moja działalność w internecie. Spalałam się na tych etatach, potem wiecie, pracowałam, chodziłam do biura, to ze mnie wysysało energię, zajmowałam się takimi rzeczami, które mnie nawet nie interesują. I miałam permanentne uczucie marnowania czasu i marnowania potencjału. I znowu w głowie mi się zaczynał pojawiać tamten moment z jakiegoś, nie wiem, 2003-2004 roku, kiedy usłyszałam
Justyna, to masz taki potencjał, że jak go uruchomisz, to ja się po prostu tego boję. I co to dużo mówić? Wydaje mi się, że ten potencjał się uruchomił jakoś mniej więcej w zeszłym roku, trochę nieświadomie. I ten rok to jest w ogóle jakieś zbieranie, to są jakieś żniwa po prostu tego potencjału. I ja jestem tym tak onieśmielona. Powiem szczerze, że nawet czasami sobie siedzę w zupełnie cichym mieszkaniu i sobie myślę, jakim cudem jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem. Że to jest w ogóle za dużo się dzieje, że to jest za dużo, że to za chwilę naprawdę musi, że tego jest tak dużo, że to za chwilę musi tak pieprznąć i się rozwalić, bo przecież mi się w życiu właściwie takie rzeczy nie udają i one się nie mają prawa udać. I teraz jestem na takim bardzo trudnym etapie i to naprawdę mówię, że to jest bardzo trudny etap, w którym ja się muszę uspokoić i dużo mi to zajmuje, dużo mnie to kosztuje, żeby zaakceptować to, że możliwe, że na przykład przyszedł taki czas, akurat teraz w moim życiu, w którym może dziać się dobrze i na przykład tylko dobrze i nic się nie musi zwalić, nikt nie musi umrzeć po drodze, nikt nie musi zachorować, nie musi się stać jakaś tragedia. Bo ja po prostu przez całe swoje życie oczekiwałam zawsze jakiejś tragedii i te tragedie się zdarzały niestety. One się zaczęły najpierw wydarzać, więc potem zaczęłam po prostu na nie czekać i się ich spodziewać. I powiem szczerze, że takie moje samopoczucie jest takie właśnie średnie, szczerze powiem. Oczywiście rozmawiam o tym z moją lekarką, więc mam jakieś tam wypracowane, powiedzmy, scenariusze, jak sobie radzić, jak sobie to wszystko racjonalizować. Ale to jest takie bardzo trudne, szczerze powiedziawszy. I wiem, że to teraz no, ci, którzy są nastawieni życzliwie, to myślę, że odczują ten odcinek dzisiaj, odbiorą go w taki bardziej raczej pozytywny sposób i taki bez hejtu. Ale wiem, że też będą osoby, które na pewno powiedzą, ej, chcesz powiedzieć, że jesteś taka w ogóle super na topie i to jest teraz dla ciebie trudne, burżujko. Możliwe, że wiecie, no to jest tak, że ja całe życie marzyłam o tym, żeby napisać książkę. I nawet w tym 2015, chyba to już był 16 rok, była taka sytuacja, że dostałam propozycję z wydawnictwa i pomyślałam sobie, tak, to jest właśnie ten moment. To jest tak, jak wiecie, dostać pierścionek na palec, nie? Że to jest właśnie ten moment, na który się czekało w życiu. Propozycja z wydawnictwa. Bo też w ogóle miałam takie poczucie, że to ktoś musi mi zaproponować, czyli uznać mnie za wartościową osobę, żebym ja napisała książkę w wydawnictwie, tak jakbym nie mogła jej sobie wydać sama. Ale wiecie, chodzi o ten aspekt, że ktoś uważa mnie za kogoś wartościowego, nie? Jak się ma powalone poczucie własnej wartości. I z tej książki nic nie wyszło. Oni się rozmyślili, zrezygnowali, więc to było dla mnie tylko taki, wiecie, taka pieczątka na papierze pod tytułem jesteś niewystarczająco dobra, że jesteś spoko, ale brakuje ci jeszcze trochę. A wtedy to był ten etap, kiedy bardzo wiele osób z tej sfery blogowej, z blogosfery, wydawało książki. I sobie znowu myślałam, kurde, no, czego mi brakuje? I potem przestałam się w ogóle skupiać na tych nagrodach, na tym uznawaniu. Zaczęłam robić sobie i słuchowisko i to się bardzo wielu moim czytelnikom nie podobało, że porzucam pisanie. Potem zrobiłam piąte i trochę się bałam opinii znajomych, że w ogóle to jest takie jaranie się takimi kryminałami, to jest w ogóle takie trochę dla czytelnika faktu, nie? Chociaż ja wiem, że tak nie jest, ale powiedzmy, że może to być tak postrzegane. I kilka osób tak to postrzega i przynajmniej postrzegało. I nagle w tym roku się okazuje, że zarówno ta działalność kryminalna jest dobrze odbierana i w ogóle nagle się pojawiają różne opcje, które są dla mnie takimi tak zaskakujące i w ogóle wznoszą mnie na jakiś taki poziom w ogóle zaskoczenia życiem, że do tej pory nie mogę wyjść z podziwu, a do tego
no dostałam propozycję napisania książki i część z Was już o tym wie, ta, która mnie obserwuje na Instagramie. Swoją drogą zapraszam, jestem na mazur.pl, bez kropki. Ale ci, którzy tylko mnie słuchają, to chciałam powiedzieć, że podpisałam umowę z wydawnictwem i będzie, myślę, że albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego roku moja pierwsza w życiu książka. I nie będzie to książka kryminalna, tylko to będzie taka książka właśnie, jeżeli miałabym ją porównać do któregoś z podcastów, to będzie ona bardziej słuchowiskowa. A raczej to pogadajmo o życiowa. Wiecie o co chodzi. I czasami sobie po prostu siedzę i łapię się na tym, że nie mogę w to wszystko uwierzyć, że to się po prostu dzieje. Jestem za to z jednej strony cholernie wdzięczna, z drugiej strony mam takie poczucie, że Jezu, nareszcie. Po prostu nareszcie. A z trzeciej strony jest we mnie dużo takiego niedowierzania w to wszystko. I to jest taki miks emocji, który powoduje, że ja najchętniej zaszywam się pod kołdrą i po prostu uciekam od tych uczuć i myśli w sen. I to jest bardzo dla mnie dziwne. Chodzę wcześniej spać, wstaję wcześniej rano. Mam zazwyczaj jakąś drzemkę w ciągu dnia, właśnie kiedy mnie to po prostu przytłacza. Dostaję na przykład jakiegoś maila, w którym znowu coś się tam dzieje dobrego i ja po prostu nie mogę tego w ogóle przetworzyć. I teraz naprawdę uczę się tego, żeby akceptować to, że życie może być po prostu dla mnie łaskawe, dobre. Ja wiem, że jestem turbo uprzywilejowaną człowiekiem i no, że jestem jakąś szczęściarą, nie wiem, że i tak było dobrze, ale jest mi jakoś tak nieswojo trochę z tym, że przekracza rzeczywistość moje oczekiwania wobec tej rzeczywistości i może wtedy ten mój chłopak miał rację, że jeśli się uwolni ten potencjał, to on po prostu się tego boi. I ja się sama tego zaczęłam trochę bać. I nie wiem, czemu wam o tym dzisiaj mówię, bo to jest takie... Nie chcę, żebyście to odebrali na zasadzie, słuchajcie, jestem tak zajebista, że w ogóle nie mogę tego znieść. To w ogóle nie o to chodzi, tylko mówię o tym, że to naprawdę jest trudne psychicznie. I to jest zaskakujące. I chciałam wam bardzo wszystkim w ogóle podziękować za to, że jesteście i że słuchacie, że czekacie, że jesteście tam, że pamiętacie, że macie ochotę ze mną rozmawiać. I ja to bardzo doceniam i jestem bardzo za to wdzięczna. I też chciałam, żebyście wiedzieli po prostu, co się dzieje, bo ja bardzo się tutaj często dzieliłam z wami moimi uczuciami, a ostatnio jest taka cisza. I ta cisza wynika naprawdę z tego, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przetworzyć. I dzisiaj sobie znalazłam taki moment, kiedy właśnie jest poranek, piję sobie kawę i wam o tym mówię. A też to się zaczęło od tego, że dzisiaj chciałam posłuchać jakiejś takiej muzyki. Jakiejś takiej łagodnej. I dlatego ten odcinek jest z muzyką, bo to jest mniej więcej mój nastrój. Ta muzyka, w tej muzyce jest mój nastrój od ostatnich kilku tygodni. No i to tyle. Tyle u mnie. Nadal nie mam dzieci. Nadal nie jestem mężatką i w tym roku nie będę, bo przesunęliśmy ślubę, to już chyba mówiłam. Nadal nie mam studiów. Ale dzieje się tyle rzeczy, których w ogóle nie przewidziałam i które są tak satysfakcjonujące i tak fajne, że trudno mi po prostu w nie uwierzyć. I mam dzisiaj do was takie pytanie, czy wy też macie jakieś takie rzeczy, o których marzyliście i które się nie wydarzyły, ale wydarzyły się inne rzeczy, które zupełnie was zaskoczyły, przerosły wasze oczekiwania i które sprawiły, że wasze życie się stało zupełnie inne i w takim pozytywnym sensie. Chciałabym, żebyśmy trochę pogadali o takim pozytywnym aspekcie.
A pogadać możemy w grupie Pogadajmy o życiu, do której Was serdecznie zapraszam. Zapraszam Was też na Instagram, na którym się dość często udzielam, chociaż ostatnio też mniej. Ale jest tam sporo różnych ciekawych rzeczy. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Pa!